Rozpoczęły moje wakacje. Jutro razem z Marcinami dwoma ruszymy do Hiszpanii, by tam przez kolejne dni dreptać na pieszo do grobu świętego Jakuba. Zaczęliśmy wakacje od setki i czterech karnych. W tej chwili Marcin pakuje się na Santiago de Compostela. Chorwatem gra. Halo, dzień dobry. Właśnie jesteśmy tutaj tego. Pierwsze podstawowe pytanie pielgrzyma na Camino. Jak się mecz drugi skończył? Tak, to jest ważne. Ważne. A drugie pytanie moje brzmi, gdzie jest piwo? On zostanie moim spowiednikiem, ojcem duchownym, czy coś takiego. Nieważne. Więc mamy trzy plecaki, tak wygląda nasze panie. Naprawdę ciężko, tylko ona była zorganizowana. Pozdrawiamy, startujemy, czwarta rano na Berlin, Airport Schönefeld. To jest fajne. Wyszliśmy wcześniej rano. W ogóle jak czekaliśmy na autobus, który miał nas dowieźć do punktu, od którego zaczynamy wyjazd nasze Santiago, okazało się, że nie chce nas wysadzić w Granja de Naranja, albo jakoś tak. Więc pojechaliśmy wioskę dalej. No i stamtąd wyszliśmy. Jeszcze wszystkie sklepy były zamknięte, wszystkie bary były zamknięte. My nawet bez kawy jesteśmy. I dzisiaj sobie tak właśnie jedziemy któryś kilometr. Nie mamy wody. Klasyka. Nie mamy kawy. Nie ma wody na pustyni. Nie zostały dwa łyki coli. To nie jest picie. No i tak sobie właśnie idziemy. Marcin zaczyna już, nie wiem, już marzyć o pizzy. O kebabie. O kebabie zaczyna marzyć. Taki pyszny. Podturasa. Santiago.
właśnie sobie idziemy. Tak wygląda Hiszpania, którą tu przemierzamy. Via de la Plata. Właśnie, słuchajcie, to ja, to Madytiny 2. Nasza droga, która gdzieś tam sobie właśnie... Krótko trwa, ale się fajnie zrymowało. To ja, to Marciny 2, a to nasza droga, ta, ta, ta. Słuchajcie, właśnie idziemy, idziemy. Słuchajcie, jest godzina 6:30, my wyruszyliśmy już w trasę. Żywy w tym mieście, w tej wiosce. Camino de la Plata. I tutaj są dwie możliwości. Jedna przez Astorgę, długo w Santiago. Druga z prowincji Zamora, Granja de Morurera. I my tą drogą idziemy. Wyraźnie ten odcinek Camino. Właśnie jesteśmy w albergue. W albergue, czyli w noclegowni Rzymów. No i też w takim przystanku, w którym możemy wypić kawę. Jest to tak zwane donativo, czyli ile dasz, tyle będzie dobrze. I właśnie doszliśmy do miejsca, które właśnie nas raczy kawą i smacznym ciastkiem. No jest pięknie, słuchajcie. Właśnie chyba tego potrzebowałem cały dzień. Od 3 dni. Ale jest kurs bajka. Jest epicko. Pielgrzym na Camino to pielgrzym z plecakiem. Dzień dobry, witamy w kolejnym dniu naszej wspaniałej wyprawy. Jak widzicie, droga świętego Jakuba to nie tylko droga po płaskich terenach, ale też można się zmierzyć z wysokościami. Jesteśmy ponad 1000 metrów nad poziomem morza już. Witajcie, pozdrawiam was serdecznie, jest ostro! W tej tablicy jest Santiago, 6 km. Marcin
Sinek nie wpadnie sam na ten obłąkany pomysł, żeby iść 50 km. To koniec Kaminosem. Nawres. 12 dzień wędrówki. 400 km. A ten 12 dzień to 56 km, które przeszliśmy. Bogu niech będą dzięki za wspólny czas, za dobre pielgrzymowanie. Święty Jakubie, wypraszaj nam to wszystko, z czym do Ciebie wędrowaliśmy. Pozdrawiamy wszystkich. Alleluja, amen.